ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Przypominam, że projekt uchwały mówi o odrzuceniu ustawy. Głosowało 97 senatorów, za 51, przeciw 45, wstrzymujący 1. Tak, Senat odrzucił ten projekt i o tym mówiliśmy od samego początku. Uważamy, że w naszym kraju jest mnóstwo innych potrzeb, chociażby służba zdrowia, chociażby psychiatra dziecięca, onkologia, sprawy osób z niepełnosprawnościami, na które te 2 miliardy złotych można przeznaczyć, zamiast na telewizję, która już dawno utraciła miano publicznej. Ona nie spełnia swojej misji publicznej, nie jest obiektywna, nie jest rzetelna. I ta telewizja jest tylko tubą propagandową rządu, a my dbamy o dobro naszych obywateli, a nie o to, żeby ta tuba propagandowa miała więcej pieniędzy na swoje działania. Uważam, że telewizja publiczna w kraju takim jak Polska, w Unii Europejskiej, powinna mieć odpowiednie do swojej misji finansowanie. Obecny system abonamentowy jest tak policzony i tak stworzony, że gdyby był sprawny, to by przychód z środki abonamentowe na tym, z tego systemu powinny być na poziomie 3,5 miliarda złotych. Jeżeli media publiczne mają funkcjonować, wypełniać swoją misję publiczną, to muszą mieć zapewnione środki z budżetu. Gigantyczne pieniądze przeznaczone na propagandę można przeznaczyć na inne cele. Dziękuję. Z pieniędzy abonamentowych, czy też pieniędzy przyznawanych w drodze tej ustawy, którą procedujemy, finansowana jest tylko i wyłącznie misja publiczna. A misja publiczna to są takie zadania, które nie są realizowane przez podmioty komercyjne. Kłopot polega na tym, że telewizja publiczna publiczną być przestała. Jest utrzymywana z pieniędzy wszystkich podatników, tych, którzy popierają dzisiejszą władzę i tych, którzy są w stosunku do niej w opozycji. W związku z powyższym nie może być monotematyczna, a jest niepubliczna, tylko tak naprawdę partyjna. Jest to brutalna propaganda tylko i wyłącznie jednej opcji. Czy nasze media wypełniają tę misję dobrze? O tym świadczy oglądalność. O tym świadczy oglądalność, która sięga ponad 30% według badań Nielsena. Mówiło się, że Niemcy głosują nogami, uciekając z NRD do RFN-u. Można powiedzieć, że Polacy głosują pilotem od telewizora, uciekając od telewizji publicznej do innych stacji, ponieważ nie podoba im się nachalna, wulgarna, moralnie propaganda obozu władzy. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2 porządku obrad. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji klientów GetBack SA ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów przez instytucje państwowe przed niezgodną z prawem działalnością GetBack SA oraz działań podjętych w celu umożliwienia odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack SA. Bardzo dobrze, że ta informacja będzie na tym posiedzeniu, szczególnie w kontekście raportu Najwyższej Izby Kontroli, który również wskazywał nieprawidłowości po stronie instytucji państwowych. Resort finansów nie posiada uprawnień do interwencji merytorycznej dotyczących postępowań instytucji finansowych w relacji z ich klientami, rozstrzygania sporów między klientami a tymi instytucjami, a tym bardziej do wszczynania postępowań karnych, procesowych w takich sprawach. Do prowadzenia takich działań zostały powołane inne wyspecjalizowane organy. Od początku było to pokazane także w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który został przygotowany, kiedy jeszcze byłem prezesem NIK-u, że działalność różnych instytucji państwowych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym była nieprawidłowa. One w praktyce nie wykonały swoich ustawowych zadań. Mieliśmy do czynienia nie tylko z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu samej spółki, które powinny być wychwycone przez takie instytucje jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego czy odpowiednie działania ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ale także dochodziło do nieprawidłowości ze strony tych podmiotów, które odpowiadały za dystrybucję papierów finansowych spółki GetBack. Bada sprawę CBA, bada prokuratura, poczekamy na ustalenia odpowiednich instytucji publicznych, które tą sprawą się specjalizują i nią się zajmują. Te ostatnie decyzje, które mówią, że poszczególne banki, które były zaangażowane właśnie w tą kwestię GetBacku, że będą musiały wypłacać odszkodowanie, jest jakoś optymistycznie i daje nadzieję, że uda się część przynajmniej tych strat poniesionych przez ludzi odzyskać.
powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad, ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. Akcentując to, że oczywiście my jesteśmy za wypłaceniem 13, 14 emerytury, chcieliśmy wprowadzić poprawki, które zmieniają źródło tego finansowania, żeby nie było to finansowane z rezerwy demograficznej, czyli żebyśmy finansując te świadczenia nie zabierali naszym dzieciom i naszym wnukom pieniędzy, tylko żeby było to z funduszu takiego, jakim ma być finansowane, żeby źródła finansowania nie były rozwadniane. Także tutaj Senat wprowadził poprawki odnośnie źródła finansowania. Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji państwowej, rządowej oraz niektórych innych ustaw. Senat odrzucił ustawę. W resortach oraz w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa pan minister przekonywał, że spółki Skarbu Państwa działają w sposób wzorcowy, modelowy w ciągu ostatnich 4 lat. Ja sama zadałam pytanie, czy to się tyczy również Polskiej Grupy Górniczej na przykład, w którą włożone były miliardy złotych, a raport Najwyższej Izby Kontroli z 31 stycznia pokazuje, w jaki sposób te pieniądze zostały po prostu przejedzone. No i oczywiście był tam też ten nieszczęsny artykuł 37 odnośnie odebrania Senatowi kompetencji opieki nad Polonią i tu też pytaliśmy, czy ta decyzja była spowodowana faktem, że w ostatniej kadencji Senat nieprawidłowo wypełniał tą rolę. Pan minister odpowiedział, że dlatego, że rząd tak może. Pieniądze dla Polonii powinny być dystrybuowane przez Senat przy udziale MSZ-u, tak jak się dzieje w tej chwili. Senat od lat zajmuje się współpracą z Polonią i mam nadzieję, że w ramach naszej komisji dalej będziemy to realizowali. W imieniu senatorów demokratycznej większości 10. kadencji chcieliśmy wyrazić najgłębsze zaniepokojenie kolejnym etapem demontażu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zwracamy uwagę, że konsekwencje podpisu pana prezydenta są szczególnie poważne dla wszystkich obywateli naszego kraju. Chciałbym również podkreślić, że Senat jest w trakcie procesu legislacyjnego przygotowanej ustawy naprawczej i podajemy na tacy gotowe rozwiązanie, które jako Senat w tej chwili procedujemy. Został złożony do laski marszałkowskiej pana marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego projekt większości demokratycznej. Chcemy doprowadzić do tego, aby Polacy mieli wreszcie pewność, że jeśli otrzymają jakiś prawomocny wyrok, to ten wyrok nie będzie przez nikogo podważany. By Polska w wymiarze prawnym była częścią Unii Europejskiej, a nie z tej Unii Europejskiej wychodziła. Polska musi być krajem wolnym, demokratycznym.